jakby było słowie. Tabla, tak. Już nagrywał. Nie chcę to powiedzieć. Zobaczę na przykład, żeby było widać. Hejka, tu Karina. Mam tutaj właśnie małe jeże. Muszę je dokarmiać teraz mlekiem, takim specjalnym od weterynarza. Są chore, mają zespół chwiejności. Niestety jeden mi już zdechnął. No, za późno się po prostu skapłam i nie wiedziałam, że takie coś jest. Poszłam do weterynarza z nimi, no i okazało się, co im jest. Zaraz je muszę odstawić od matki i sama je dokarmiać. Są osobno. Nie umieją koniczynami tak poruszać, jak powinny. A zresztą to każdy może na internecie przeczytać, co to jest. Zespół chwiejności jeży. Nie? Malutki. No, chodź tu. I tak je karmię sobie. Możesz, no, trzeba bliżej było widać. No, co? Chcesz pić? No, mały. No, co malutki. Napi. Właśnie tak z ciekawką pomału je dokarmiam. O, jeszcze. Co chciał? Może najlepiej jakby całą ciekawkę wypił. Nie ma nic. Mam mało mleka w takim innym opakowaniu, to przelałam po prostu z dużej butelki, bo po otwartym to trzeba trzymać w lodówce, żeby się po prostu nie było takie zimne, żeby im takiego zimnego nie podawać, to przelewam właśnie do malutkiego tyle ile, żeby się nie zepsuło. No, mały. A, chodź po chwilce. Otwórz. Ale ci smakuje, nie? Ja tobie to smakuje, ty mi to powiesz. Jutro znowu muszę to weterynarza z nimi. Dzisiaj zaszczyt dostały wszystkie. Nie wiadomo, jak tam dalej. Mówią właśnie, że dużo małej zwierzy choruje na ten zespół właśnie do choroby. Co mam? Tutaj to ja je umiem dokarmiać i widzę, co się z nimi dzieje, to mogę je ratować.
Ale niestety w naturze, jak to wygląda, to wiemy, wszyscy wiemy, jak się to kończy. A? Mały. A? Odpuść też, czekaj. Dobrze, ja sobie tutaj dalej będę karmić, ale filmik nie był za długi. Może już wyłączę.